Marsz dla Dzieci i Rodziny organizujemy w Dzierżoniowie po raz szósty. Dzisiejszy marsz idzie pod hasłem Czas dla Rodziny. Manifestujemy tutaj przynależność. Chcemy zamanifestować takie wartości rodzinne jak rodzina, która się składa z mężczyzny i kobiety, która dba i szanuje wartości chrześcijańskie, patriotyczne, która szanuje też jakby wartości, które są jakby podstawą, fundamentem życia rodziny, czyli przyjmowanie każdego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Wspieramy rodziny, manifestujemy w rodzinach, które przyjmują każde poczęte dziecko, które się urodzi i obdarza je miłością, obdarza je swoim błogosławieństwem także, bo rodzina to jakby taki mały domowy kościół, można powiedzieć. Naszym patronatem marszu, jak co roku, jest biskup Ignacy Dec, biskup świdnicki, a także burmistrz miasta Dariusz Kucharski. Jednocześnie tak samo mamy jakby takich cichych sponsorów czy patronatów, to są parafie rzymskokatolickie w Dzierżoniowie i koło Dzierżoniowa. Ten marsz jak co roku idzie z jednej parafii, także chcemy po prostu, żeby nie było, że zawsze z jednej parafii, także co roku zaczynamy marsz z innej parafii Dzierżoniowa i co roku staramy się kończyć w jednym miejscu. Mamy różnego rodzaju też nagrody na samym końcu lub ewentualnie filmy, które są takimi filmami wartości chrześcijańskiej, miłości, rodziny, patriotycznej. Dzisiejszy marsz, czyli marsz szósty, który już jest wierzeniowy, który organizujemy wraz z parami z domowego kościoła. Nie jest to absolutnie marsz ani polityczny, ani marsz w jakim innym celu. Po prostu jest to marsz, typowy marsz dla życia i rodziny i organizują go rodziny. Z 5 rodzin z parafii, różnych parafii, i które są w domowym kościele, i 6 lat temu podjęliśmy taką decyzję, że będziemy takie marsze organizować, żeby też pokazać się, że istnieje tutaj, jest domowy kościół, są rodziny chrześcijańskie. W dzisiejszym dniu, czyli 11 czerwca, marsz zaczyna się u Królowej Różańca Świętego, tutaj gdzie jesteśmy, będzie szedł ulicami tutaj osiedla Różanego, idzie ulicą Sikorskiego do ronda, do ulicy Piastowskiej do samego ronda, do końca do Daszyńskiego i znowu do ronda Daszyńskiego w kierunku ulicy Rzeźniczej do sali Tęcza i tam będzie poczęstunek. Sponsorzy zorganizowali, czyli my, od siebie kawa, herbata, ciasto, oczywiście darmowo, i będzie puszczona projekcja filmu Bezcenny Dar. Jest to film tak samo o wartościach takich właśnie chrześcijańskich, patriotycznych i rodzinnych. Marsz ten ma pokazać wszystkim naszym rodakom, wszystkim rodakom w ojczyźnie, ale także i na całym świecie, i w naszym mieście w Dzierżoniowie, jak cennym darem dla Polski, dla świata jest rodzina. I to rodzina Bogiem silna. Dlatego też przychodzimy, by być razem na tym marszu i pokazać, jak potrafimy się jednoczyć, jak potrafimy być razem w tak ważnych dla nas wszystkich sprawach, a przede wszystkim w sprawie umocnienia rodziny, bo jak rodzina będzie Bogiem silna, jak rodzina będzie oparta na wartościach, jak będzie mocno zakorzeniona w Bogu, to na pewno będzie i świat, i ojczyzna, i Dzierżoniów lepszy. Jesteśmy za obroną życia, bo życie zaczyna się od poczęcia do złączenia dwóch komórek, męskiej i żeńskiej. I to coś, już to małe, to już jest życie, tak? I zabijanie dzieci to jest morderstwo według nas. Rodzina jest zagrożona, dlatego ten marsz ma swoje 5 minut, tak? I takich marszy jak najwięcej. Widzimy, co się dzieje w mediach, ataki na rodzinę. Tych marszów powinno być jak najwięcej, tylko że ludzi, nas, tych odważnych, jest coraz mniej. Musimy mieć odwagę, żeby wyrazić swoje niezadowolenie z tego, co obecnie się dzieje, atak na Kościół, na ludzi wierzących, na nas jako na katolików. Popieramy ideę, które ten marsz niesie. Jesteśmy przeciwko aborcji, przeciwko eutanazji, przeciwko jakiemuś homolobby. Te wartości, które tutaj będziemy prezentować, po prostu są naszymi wartościami.
jesteśmy katolikami, dlatego tutaj jesteśmy. Warto wspierać tą inicjatywę. Był taki okres, kiedy no, rodziny były gdzieś spychane na bok, szczególnie wielodzietne, prawda? Uważano to za jakąś patologię. Ja uważam, że właśnie wielodzietność jest coś czymś pięknym. Sam tworzę rodzinę wielodzietną. Sama radość, samo szczęście. Nie wyobrażam sobie mieć jedno dziecko bądź w ogóle. Oczywiście są też przyczyny zdrowotne i tak dalej. Tutaj nie mówię o tym, nie? Ale jeżeli chodzi o wygodę, kompletnie się z tym nie zgadzam. Nie?